Przyjście moje coraz bliższe i czas się dopełnia z tym, co ma nastąpić. Pokutujcie. Odwracajcie się od wszelkiego czynu ciemności, byście jaśnieli dla tych, którzy w ciemności. Żeby widzieli wasze światło i poznali mnie, że ja jestem z wami. Wy ograniczacie się na mnie, dlatego słabi jesteście i za dużo was jeszcze. Pokutujcie, krzyżujcie swoje ciała wraz z wszystkimi pożądliwościami, bo źle będzie z wami i nie dacie rady. Odpadniecie. Narody pogrążone w ciemności w jeszcze większą ciemność wpadną. I wy razem z nimi, jeśli światłość, którą dostrzegacie, będzie ciemnością. Pokutujcie, nie zachwalajcie sami siebie, ile to już lat mnie znacie, ile to już nie przeżyliście ze mną. Uniżcie się. Kto sam siebie zachwala, tego ciemność pochłonie. Uniżcie się, bo ten, co się wywyższa, odpadnie i będzie poniżony w dniu sądu. Za dużo chęci waszych i sił do działania będziecie wkładać, by nieść moje słowo do narodów, bez mojej mocy. I to was zmęczy. Pokutujcie, by część z was ocalała i chociaż ktoś rozumny weźmie sobie moje słowa do serca. Za mało ufacie mi, a polegacie na człowieku, samych sobie. I to nie będzie miało powodzenia. Zmęczy was to i to, co ma nadejść, pochłonie i przygniecie. Nie dacie rady sami, jeśli nie nauczycie się ufać mi. Bądźcie posłuszni, nie tylko przez to, że wiecie i macie poznanie. Dni złe się zbliżają dla całej ludzkości, która tak dalece odeszła z moich prostych dróg. Wpełniać się będzie moje słowo na nich, by byli przeklęci. Bestia wyłoni się, cały świat pogrąży się w takiej ciemności, jakiej jeszcze nie było. Trwajcie we mnie. Nie polegajcie na mądrościach ludzkich, na swoim poznaniu. Nie pokładajcie nadziei w tym, co ludzkie, z pozoru mądre, bo zmęczy was to. Wy macie być błogosławieństwem na ziemi, czynić uczniami tych, których będę dołączał, bo to utwierdzi was we mnie. Ja będę działał i wylewał się z was rzeki wody żywej. Trwajcie we mnie i uczcie się cichości i pokory, jak ja jestem, cichości i pokory serca. Trwajcie we mnie, a ja w was, bo tak zwyciężycie. Jak ja zwyciężyłem świat, a wy ze mną. Ja jestem ponad ciemnością. Ja jestem ponad ciemnością, wszelką zwierzchnością, rządami na świecie. Ponad każdą władzą diabelską, ponad wszystkim teraz i tym, co będzie i na wieki. Ja zwyciężyłem świat i wszystko, co przeciwko mnie. Lecz moje królestwo nie jest z tego świata. Myślcie o tym, co w górze, nie na ziemi. Teraz i w dni złe krzyżujcie swoje ciała. Tak jak ja zwyciężyłem świat, tak i wy, jeśli trwacie we mnie, a ja w was. Nie bójcie się tego, co ciało może zabić, bo jeśli trwać we mnie będziecie, będziecie żyć na wieki. I wielka nagroda na was czeka w niebie. Jeśli z powodu mojego imienia i sprawiedliwości będzie trud i prześladowanie i zabijać będą. Ja wam chcę dać pokój, jakiego świat nie zna. Ale wy, jeśli mnie znacie i trwać we mnie będziecie, to ja w was z moim pokojem, z moim zwycięstwem nad wszystkim, co na tym świecie. Nieważne, co wtedy będzie się działo, ja będę waszą ochroną. Jeśli ufać nie będziecie i strach was dopadnie, oddalicie się i nie będziecie już we mnie. Zniknie pokój mój z was. Jeśli miłosierni nie będziecie, już nie będziecie trwać we mnie. Radujcie się, że poznaliście mnie, że ja was wybrałem,
że przez was rzeki wody żywej płynąć mają dla ubogich, spragnionych i szukających prawdy, sprawiedliwości, nadziei i zbawienia. Ja jestem zbawieniem. Trwajcie we mnie, nie oddalajcie się, bo pochłonie was potężna moc ciemności. Wielu z was oddali się, wystawi mnie na próbę, narzekać będzie, wierzą kłamstwu, nie moją wolę będzie czynić. Ciało was pochłonie, a mój duch jest ponad to, bo ciemność nastanie, jakiej jeszcze nie było. Wyjdzie fałszywe zbawienie, lecz nie ode mnie. Wielu pójdzie, ulegnie kłamstwu. Kto trwa w prawdzie, zwycięży. Wy macie świecić i głosić Ewangelię, trwać w prawdzie Ewangelii, wszystkim tym, czego nauczałem. Nie wiedzieć, a żyć. Trudne czasy pokażą, kto prawdziwie moim uczniem, kto trwa w słowie, kto trwa w miłości, kto nie troszczy się, a ufa, kto dzieli się tym, co ma, kto daje, gdy ktoś prosi, kto nie szuka swego, ale bardziej szuka tego, co kogoś, kto miłuje wrogów, kto czystego serca. Trudne czasy dla wszystkich tych, co tak czynić będą, lecz to żyć według Ewangelii, jej prawdy, która będzie jaśnieć jak światło w ziemi całej pogrążonej w mroku ciemności. To ja działam wtedy mocą mojego ducha w was. Ratuję was. Wy wykonujecie uczynki, które dokonane są we mnie. To ja przez was, bez słów, kruszę serca wrogów waszych, ludzi zatwardziałych, tych, którzy w ciemności, by mogli zobaczyć was, że prawdziwie moimi uczniami jesteście. To ja, Pan, przyjdę, aby osądzić każdego według jego uczynków, tych, których nie znałem na sąd, a tych, których uczynki były dokonane we mnie, w Bogu, w Duchu, do życia wiecznego. Pokutujcie i chodźcie moimi drogami. Trwajcie w tym, na co wam wskazuję. Odcinajcie ręce, nogi, jeśli mają styczność z tym, co nie ode mnie. Wzmacniajcie się, bo opowiadam wam, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Ja niosę wam ratunek na każdy dzień, który jest, który będzie i na wieki wieczne od kary. Wy jesteście oblubienicą i przyjdę, by dopełniła się wieczna miłość, jak obiecałem.